Nie od dziś wiadomo, że Legnicki Teatr to nie tylko występy znakomitych aktorów, ale także miejsce spotkań. Nowy cykl Modrzejewska Dom Otwarty ma być spotkaniem widza z najwyższą formą sztuki. Nazywając ten cykl Modrzejewska Dom Otwarty, zapraszając twórców o różnej estetyce, sposobach wyrazu, chcę jeszcze raz podkreślić gościnność swoją. Robimy teatr, jesteśmy jedynym teatrem w mieście, dlatego na nas spoczywa obowiązek ogromny poszerzania propozycji, na które zapraszamy naszą widownię. Po każdym spektaklu widzowie będą mogli porozmawiać z artystami, a tych w Legnicy nie zabraknie. Do miasta przyjedzie Teatr Miniatura z Gdańska i Narodowy Teatr z Warszawy z monodramem Janusza Gajosa, którego na przyjazd do Legnicy trzeba było podobno namawiać pół roku. Nam bardzo zależało na tym, żeby Gajos pojawił się właśnie z tym monodramem i z tą opowieścią tutaj, bo to jest spektakl bardzo aktualny, komentujący w sposób artystyczny to, co się dzieje w Polsce teraz, więc myślę, że to jest, oprócz tego, że to jest wybitny aktor, to jest najlepszy chyba w tej chwili w Polsce aktor, to jest to bardzo współczesna opowieść. Janusza Gajosa na legnickiej scenie zobaczymy dopiero w październiku, ale już na początku maja zobaczymy spektakl Dario Fo Mysterium Buffo. Sztuka w reżyserii Lecha Raczaka otworzy cykl spotkań w Legnickim Teatrze. To historia zbawienia opowiedziana w sposób groteskowy, ale także poruszający. To jeden z najczęściej wystawianych dramatów w dziejach światowej sceny po II wojnie światowej. Jezus tu nie występuje. Tu występują ci, którzy go znali. To nie są jego uczniowie, którzy go traktują jako mistrza. To są tacy ludzie, którzy spotykali go przypadkiem na ulicy. I opowiadają o nim jako o kimś bliskim, o kim można mówić w sposób swobodny. Spektakl będzie można zobaczyć 7 maja o godzinie 19 na scenie Gadzickiego. Po spektaklu odbędzie się spotkanie z reżyserem Lechem Raczakiem. Opowiadamy się, żałujemy za grzechy.